Naturalny krzem organiczny pełni wiele funkcji w roślinie. Zwiększa bezpieczeństwo upraw w przypadku wystąpienia czynników stresowych, a także pozytywnie wpływa na ich wzrost i rozwój, co przekłada się bezpośrednio na większy plon o lepszej jakości. Każda z tych cech została potwierdzona w trakcie naukowych badań i doświadczeń polowych. Badań, jakie co roku prowadzone są w różnych uprawach przez zespoły specjalistów na terenie całego kraju. Jesteśmy w tunelowej uprawie papryki na naszym doświadczeniu, gdzie testujemy trzy produkty Permagard: amorficzną ziemię okrzemkową Adesil, amorficzną ziemię okrzemkową z dodatkiem kwasu ortokrzemowego oraz czysty 20% kwas ortokrzemowy, szybko przyswajalny z uwagi na to, że są to monomery i dimery tego kwasu. Testujemy skuteczność naszych preparatów z nieukrywanym dużą satysfakcją, gdyż w trakcie obserwacji prowadzonych podczas doświadczeń widać było, że rośliny nawożone krzemem w stosunku do kontroli znacznie lepiej się rozwijały, szybciej wytwarzyły swoją masę, biomasę, szybciej weszły też w owocowanie, czyli po pierwsze mieliśmy szybciej pierwszy zbiór, po drugie owoce były duże, znacznie lepiej wybarwione oraz o dobrym kształcie, czyli miały te cechy, które gwarantują właśnie pierwszą klasę, a więc później lepszy zwrot zastosowanych preparatów. Wszystkie trzy zastosowane preparaty wpłynęły pozytywnie na rozwój roślin i plon. Rośliny były większe w stosunku do kontroli, lepiej rozwinięte. Większy był zarówno plon owoców klasy pierwszej, plon owoców klasy drugiej, jak i plon ogólny. Najbardziej wyrównane rośliny były po zastosowaniu amorficznej ziemi okrzemkowej. Owoce były największe, kształtne oraz ładnie wybarwione. Wiadomo, że dobre wybarwienie owocu wpływa również na jego cenę i to, że wcześniej możemy uzyskać pierwszy plon, sprawia, że po prostu wcześniej zaczynamy zarabiać. Bardzo pozytywne okazały się wyniki najnowszych doświadczeń w uprawie cebuli. Zaobserwowano m.in. znaczny przyrost plonu, a także, co szczególnie ciekawe, wzrost zawartości flawonoidów. To kolejny dowód na to, że szybko przyswajalny krzem organiczny podnosi nie tylko wysokość plonu, ale i jego jakość. W Skierniewicach prowadzone były badania nad zastosowaniem Adesilu, Zumsilu i Silitomu w sadzie jabłoniowym. Tutaj jesteśmy na kolejnym polu doświadczalnym, tym razem w sadzie jabłoniowym. Trzeba przyznać, że tegoroczne doświadczenia są trudne z uwagi na trudne warunki pogodowe. Na początek silny mróz, potem wysoka presja ze strony mszyc na przykład, ale też i mączniaka. Więc ten rok jest dość trudny pod tym względem. W trakcie doświadczeń obserwowaliśmy wyrównanie jabłek po zastosowaniu krzemu, zwłaszcza łatwo przyswajalnego kwasu ortokrzemowego, jabłka są bardziej wyrównane, wykazują wyższą zawartość cukru. Podczas najnowszych badań prowadzonych w uprawie kukurydzy ustalono, że Zumsil, czyli kwas ortokrzemowy, będący nośnikiem szybko przyswajalnego krzemu, znacząco zwiększył ilość suchej masy korzeni oraz części nadziemnej, a w konsekwencji również ziarna. Pomiary przeprowadzono w fazach siódmego liścia, pierwszego kolanka, trzeciego węzła oraz pełni wyrzucania wiech. Przyrost suchej masy ziarna w stosunku do kontroli wyniósł aż 12%. W 2017 roku na południu Polski przeprowadzono również badania w uprawie buraka cukrowego. Badania prowadzone przez polskich naukowców dowiodły bardzo dużego wzrostu masy liści z buraka. Pytanie jest, co nam to daje? Otóż daje nam to, że w tych liściach burak gromadzi znacznie więcej wody. Ponieważ krzem wchodzi w ścianę komórkową, powoduje, że komórka jest bardziej elastyczna, więc w okresach obfitości wody rośliny pobierają jej więcej. Dzięki temu w momencie, kiedy jest niedobór wody, deficyt wody, roślina ma jakby wodę potrzebną do utrzymania fotosyntezy i akumulacji składników pokarmowych.
Podczas doświadczeń prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oceniono możliwości adesilu, zumsilu i silitomu w uprawie ogórka. Zespół badawczy pod kierownictwem profesor Ewy Solarskiej sprawdził m.in. wpływ preparatów na kiełkowanie nasion ogórka, zawartość chlorofilu czy mrozoodporność. Wyniki były bardzo pozytywne. U roślin suplementowanych krzemem zaobserwowano znaczne przyspieszenie kiełkowania nasion, wyższą zawartość chlorofilu, lepszy wzrost oraz większą odporność na niskie temperatury.